Proszę o zajęcie miejsc. Otwieram 8. zwyczajną sesję Rady Gminy Lubawa. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych na ogólny stan, 15 radnych zostało informowanych, że ktoś rada może obradować i podejmować uchwałę. Witam serdecznie radnych i zaproszonych gości. Wysoka Rada, obecnie przystąpimy do realizacji porządku obrad 8. zwyczajnej sesji Rady Gminy. Ustalone przez nie porządek otrzymaliście Państwo w zaproszeniach, lecz na przypomnienia o jego brzmieniu. Pierwszy, otwarcie stwierdzenia okoliczności, przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności Unika w okresie między sesjami. Punkt czwarty, wolne wniosek interpelacji. Punkt piąty, przyjęcie informacji o stanie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gminy Lubawa. Punkt szósty, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Punkt siódmy, rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubawa za 2014 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego. I tak kolejno. Odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obradnikowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Lubawa sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Lubawa za rok 2014. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy Lubawa za rok 2014. Następnie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubawa za 2014 rok. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy za 2014 rok z tytułu wykonania budżetu. Odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla wójta gminy Lubawa z tytułu z wykonania budżetu gminy Lubawa za 2014 rok. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawach. Pierwsze, zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubawa na lata 2015-2020. Następnie zmiana uchwały budżetowej. Następnie udzielenie pomocy finansowej powiatowi Iławskiemu. Punkt 9. Odpowiedzi na wnioski interpelacje. Punkt 10. Zakończenie obrad. W sprawie ustalonego przez mnie porządku obrad, ktoś z Państwa chce zabrać głos. Uznaję, że ustalony przez mnie porządek obrad Rada Gminy przyjmuje. Przystępujemy do kontroli porządku obrad. Punkt drugi. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z 7 sesji Rady Gminy był wyłożony w biurze Rady przy listach obecności przed dzisiejszą sesją. Przystępujemy do uwagi o protokół z poprzedniej sesji. Nie widzę. Kto jest za podjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o odniesienie do nich. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła do wiadomości, zatwierdziła treść protokołu 7. zwyczajnej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 24 kwietnia 2015 roku. W okresie od ostatniej sesji wydałem zarządzenie. W sprawie zmiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubawa działki na 203/11 od powierzchni 0,06 hektara na nieruchomość stanowiącą własność Andrzeja Mariusza i Teresy Malinowskich oznaczono numerami działek o powierzchni 2017/1 o powierzchni 0,011 hektara. Zamiana ma na celu uregulowanie stanu prawnego, czyli przejęcie przez gminę wiejską oddawanych działek zajętych pod drogi publiczne, a przekazanie działki gminy miejskiej na uprawę zagospodarowanie nieruchomości przyległej.
Wydałem zarządzenie w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu. Wydałem zarządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubawa na lata 2015-2020. Wydałem zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego. Do realizacji obydwu tych zadań wybrano ofertę Stowarzyszenia Przystań, podpisując z nimi stosowną umowę. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Lubawa i jej jednostek organizacyjnych, również jeżeli chodzi o świetlice, strażnice. Do realizacji tego zadania spośród 7 ofert wybrano ofertę firmy Enea z Poznania. Cena netto za kilowatogodzinę 0,216 zł. Oczywiście to jest jeden z członków, który jest przesył i inne członki dochodzą do ceny, za którą pokrywamy. Rozstrzygnięto trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dwóch działalności lokalowych położonych w miejscowości Rożęta. Dzierżawcami lokali zostali pan spółdzielczy Lubawiec i pan Rafał Kruchniewski. W ramach rozeznania rynku na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z około 33 nieruchomości z terenu gminy Lubawa do realizacji zadania spośród 6 ofert wybrano firmę Ekopol spółka z Ostruszcza za ogólną kwotę 62 636 zł. To są te wnioski, które nasi mieszkańcy składają odnośnie usuwania czy utylizacji azbestu. W najbliższym czasie, myślę, że do 15 czerwca będzie zorganizowane spotkanie z właścicielami tych nieruchomości, żeby ewentualnie uzgodnić całą logistykę, bo niestety prawo zabrania tego rozwiązania, jak rozwiązanie takie, jak musieliśmy zrobić, czyli zrobienie przetargu. Tylko że to trzeba zgrać z remontami, które platują mieszkańcy i potem będzie takie spotkanie zorganizowane z tą firmą, żeby uzgodnić pewne rzeczy. Również w ramach rozwiązania rynku na zadania polegające na zakupie urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych wybrano ofertę zakupu 32 sztuk małych przydomowych oczyszczalni, 15 sztuk dużych. Do realizacji zadania wybrano firmę przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe Europlast z Sierpocinka za ogólną kwotę ponad 90 tysięcy. Dokonano odbioru końcowego drugiego etapu budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Pyszno. Wykonawcą zadania było irlandzkie przedsiębiorstwo instalacyjno-budowlane spółka ZOR. Donator zadania również spółka otrzymała dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013. Podpisałem porozumienie z wojewodą warmińskim Mazowieckim w sprawie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Dostaliśmy dotację w kwocie 2000 zł, tym razem na remonty utrzymania tych miejsc. Podpisałem umowę o dzieło z panią Adrianą Sudowicką z Bydgoszczy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego oraz sporządzenia sprawozdania na koniec okresu trwałości projektu pod nazwą wyposażenie jednostki ochotniczej straży pożarnej do Żytawi, samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją likwidacji zagrożeń ekologicznych. Również podpisałem kilka firm dotyczących tutaj planowanych remontów tutaj obiektu urzędu, między innymi z firmą Makrodach na wykonanie remontu budynku A, czyli zdjęciu niestety tej dachy, która już ma dwustronne pokrycie lodową. Również poprawa tutaj
przerobienie kanalizacji w budynku, którą będzie wykonywała firma usługowo-handlowa Natura Kosztą Sampławy. I również elewację będziemy wykonywać tutaj na budynku B, którą wykona firma usługi ogólnobudowlane Dariusza Świkińskiego. W omawianym okresie również uczestniczyłem w wielu spotkaniach, między innymi kilkakrotnie spotkaniu w Starostwie Powiatowym, gdzie między innymi była uwzględniona wspólna inwestycja dotycząca remontów dróg. Między innymi dzisiaj też będzie uchwała podejmowana o porozumieniu i wspólnym remontowaniu dróg powiatowych. Również uczestniczyłem w spotkaniu z firmą Budimex na okoliczność zakończenia kontraktu przebudowy drogi krajowej na odcinku tutaj przebiegającym również przez nasz teren. To była ogromna inwestycja, miliard złotych międzygrodzicznym, a teren jest zasusza. Między innymi przedstawiano tam tą całą inwestycję. No nas to cieszy, ta informacja może dla tych, osoby, które zostały wybrane na sołtysa przydatnego. Na naszym terenie powstało 5 obiektów inżynieryjnych, 4 tunele i 1 wiadek. To jest, że tak powiem, bardzo ważne na przyszłość, jeżeli chodzi o bezpieczne poruszanie się na naszym terenie. Uczestniczyłem w spotkaniu Zgromadzenia Związku Gminy Regionu Ostródzkiej i Łaty Ostródzko-Jaskiego Czyste Środowisko. Uczestniczyłem w spotkaniu w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Iławie. Uczestniczyłem w 16. Samorządowym Forum Ekologicznym, którego tematem była ochrona przyrody, krajobrazu w kontekście zrównoważonego rozwoju. Organizatorem forum był Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uczestniczyłem w plenarnym posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Olsztynie. Uczestniczyłem w uroczystych obchodach miasta Żarnka połączonych z Dniem Otwartym Strażnicy Biławy. Uczestniczyłem również w innych zawodach sportowo-pożarniczych, młodzieżowych drużyn pożarniczych przepaktowych. Proszę Państwa, zawody były bardzo dobrze przygotowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szczepankowie, wielkie prawa dla nich. No i mieliśmy rekordową ilość drużyn, to 16, jak się nie mylę, drużyn młodzieżowych, 10 chłopców i 6 dziewczyn, co jest rekordem. Jeszcze tego nie mieliśmy, co nas niezmiernie bardzo cieszy. Proszę Państwa, dla Państwa informacje, zawody seniorów odbędą się 21 czerwca w miejscowości Rożenka. Także również zapraszamy. Uczestniczyłem w uroczystości nadania imienia Teofila Rocińskiego w gimnazjum w miejscowości Prądnica. Odbyła się również parada robocza z dyrektorami zespołu szkół i szkół podstawowych, gdzie były omawiane bieżące tematy, również w temacie przygotowywania projektów organizacyjnych szkół. Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim na okoliczność wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Kazanicach, także mamy zakończone wybory w Kazanicach. Sołtys został wybrany. Mamy zakończone zebrania na wybory sołtysa. Proszę Państwa, uczestniczyłem w spotkaniu organizacyjno-informacyjnym dla sołtysów z terenu gminy Rudawa związanymi z rozpoczęciem nowej kadencji. Tutaj żeśmy wymienili pewne informacje związane z organizacją, jak to wygląda, współpraca. Pewne informacje zostały przekazane
kontakty do urzędu, z kim się kontaktować, także typowo robocze spotkanie. Chciałbym też powiedzieć, że w środę 20 maja było się posiedzenie kapituły opiniującej wnioski na przyznanie, o przyznanie nagrody i wyróżnienia zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za osiągnięcia w sporcie w roku 2014. Nagrodę pieniężną rzeczową i wyróżnienie może otrzymać zawodnik osiągający wysokie wyniki współzawodnickie międzynarodowe lub krajowe oraz trenerzy i działacze sportowi zasłużeni w osiągnięciu tych wyników. Wyniki na dziedzinie sportu, które są przez kapitułę brane pod uwagę, to między innymi, proszę Państwa, też dla Państwa informacja, że jest tutaj uchwała Rady, która mówi, że jeżeli zawodnik osiągnie pewne wyniki, to wtedy można mu przyznać stypendium i podstawowe jakby kryteria to jest zdobycie przez zawodnika co najmniej 10 miejsca w Mistrzostwach Polski, zakwalifikowanie zawodnika do kadry narodowej w danej dziedzinie sportu i zakwalifikowanie zawodnika do udziału w Mistrzostwach Świata Europy. Udział w rozgrywkach ekstraklasy pierwszej i drugiej ligi danej dyscypliny sportu. Proszę Państwa, łącznie wpłynęło 23 wnioski, 18 z nich dotyczyło osiągnięć zawodników, 4 trenerów i 1 działacza sportowego. Kapituła po analizie otrzymanych wniosków wszystkie zaopiniowała pozytywnie, w związku z tym przyznane zostały nagrody pieniężne 8 zawodnikom, 2 trenerom i 1 działaczowi sportowemu oraz nagrody rzeczowe za 10 zawodników i 2 trenerów. Tutaj to dotyczy, proszę Państwa, bo jeżeli mówię o drużynie, to dotyczy drużyny z Kazania, która to była drugie miejsce w Polsce, piłkarska kadra Czeka i 2 trenerów, bo też chcieliśmy w jakiś sposób wyróżnić w inny sposób, bo niestety nie mieszczą się w tych kryteriach związanych z uchwałą, ale rzeczywiście to było osiągnięcie wielkie i duże, dlatego w taki inny sposób chcieliśmy wyróżnić. I też, proszę Państwa, jest pomysł, że kapituła będzie jedną z drużyn wyróżniać z terenu gminy co roku. Tą, którą uzna, które najlepsze wyniki zdobywa, no bo proszę Państwa, no, łatwiej jest jednak zdobyć dobre wyniki i dobre osiągnięcia w sportach indywidualnych, no trudniej jest w sportach zespołowych, chociażby z racji no, dużo większej konkurencji, dlatego po prostu od tego roku taka jedna drużyna będzie wyróżniana. Proszę Państwa, na zakończenie chciałbym przypomnieć Państwu, że w dniu 31 maja 2015 roku odbędą się wybory do rad powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, siedzibą lokalu wyborczego obejmującego cały obszar gminy Lubawa będzie Urząd Gminy Lubawa. Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 8 do godziny 18. No też ważne wybory, bo jak Państwo wiedzą, z gminy rolnicze to samorząd rolniczy, tak? Zachęcam do zabrania udziału w wyborach. Dziękuję bardzo.